przeciętny czas, który upływa od pierwszych objawów psychotycznych, pierwszych przeżyć psychotycznych, pewnych, jak dzisiaj się chętniej mówi, przejawów kryzysu psychotycznego, do pełnego jego rozwinięcia upływa przeciętnie 2,5 roku. To jest czas, który można skrócić. W wielu takich organizacyjnych systemach, w których skrócono ten okres dzięki czujności czy dobrej woli otoczenia do pół miesiąca, prognoza, rokowanie, wyjścia z tego stanu jest dużo lepsza. Po czym się zorientować może? No po bardzo wielu, czasem bardzo niespecyficznych na początku objawach. To mogą być utrzymujące się zaburzenia snu niezrozumiałego, a takiego dojmującego lęku, wycofania się, niechęci do kontynuowania dotychczasowych typowych zajęć nauki w szkole. Człowiek radosny, pogodny, kontaktujący ze światem staje się no jakby bardziej zdystansowanym, jakby troszkę obok stojący spraw, tak jakby więcej uwagi swojej siły psychicznej musiał skupić na swoim wewnętrznym świecie, na jego jakby kontrolowaniu, nadawaniu mu nowych znaczeń, jakby to, co na zewnątrz się dzieje, przestaje go obchodzić. Do tego dochodzą bardzo różne inne objawy, także każdy taki sygnał, który jest niepokojący dla bliskich, no mógłby być i powinien być powodem no do szukania jakiejś pomocy, wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego.